Jak tam życie na rancie? Spać mi się chce, ku... Dzień dobry. Jest Rykowa na Pucharze Polskiej i na strefie. Głównie na Pucharze Polskiej. Totalnie nie wiem, co to za klasa teraz jedzie. Ja mam trening o 10:10 chyba, a jest coś koło 8. 8:10, no to mam 2 godziny. Muszę jeszcze znaleźć sędziego. To tam będzie chillout. Czy mogę jechać z kamerką? No i co? Idę ogarniać sobie motor, nie? Jest szansa, że jadę jeszcze dzisiaj na ojca 450, bo nie wiem, czy pojadę moim, czy ojca, zobaczymy. Biorę dwa na trening. Dzień dobry. Hej. Mokro. Bardzo mokro. To jest bardzo mokro. No. No co? Pomogę. Ale nie wiem czy zakładam GoPro na trening, bo... Patrz kurwa, co się dzieje. No to raz, a dwa powiedzieli mi, że mogę iść tylko na dowolnym. A na czasówkę muszę zjechać zdjąć. No. Więc dam chyba po prostu GoPro babrotce i... Naprawdę mnie ciekawi, czemu oni tak wlali tyle wody w ten tor, nie? To jest bez sensu, jest błoto. A na dworze jest 20 stopni i słońce świeci, nie? Najgorsze jest to, że mi się motoru nie chce myć. I nie padał deszcz nawet. Bo jakie plany na dzisiaj? Nie wiem, ja się boję tu wjechać. Patrz jak jest mokro. Za bardzo. Oskarka, ty? Tak. No tak jest. No stoi ze mną, Oskar Brat. Wiecie, jak było ojciec synu. Ale on jest gejem, on mnie za jaja łapie co chwilę. Tam jedzie 8:05. Po 8:05 jadą oni. A po nich jadę ja. Tak. I najprawdopodobniej 450 dzisiaj wjeżdża na rejony tutaj. Bo nie wiem. A ich mało jakoś tych 8:05. Mało? Gościu? Dużo. Mało. Dużo. Nie ma. O 40 nie, no. Ale jest ich dużo. Mały problem był z odpaleniem. Musiałem rozgrzać. Wyjebana nie chciała coś robić. Bez tego. Bez ssania. Taki problem to nie problem. No właśnie, taki problem to nie problem. Wejdź Wojtek na tamtą, proszę kierunek.
prosto kierownica, daj zobacz. Oczywiście tej. Tu i tam kurwa w bocie, nie? Tu i tam po tej górce tam kurwa. Bo w bocie mu kurwa taki kamień już zabrało. Żadnego koła nie zrobiłem dobrego. Żadnego. To masakra. Jak powiesz, jak było? Pojechałem słabą czasówkę. Dzisiaj nie ma papaja. Dzisiaj nie ma papaja z nami. Oskarek, a ty? Tak to poszło? On pojechał źle. Super. Źle. Oskar jest zawsze najlepszy i wygrywa. No, ja pojechałem jak torba, oczywiście. Pojechałem jak torba, wywaliłem się dwa razy. I złapałem gdzieś kamień w błocie. I mi przód zabrało. No masz wymówki jak papaj. No wymówki jak papaj, no co? Ale śmierć, pojdę. To na tamą, no. No i co? I co jeszcze chciałem powiedzieć? Ale gówniałem ten nic, nie? Co to jest? Tragicznie mi się jechało generalnie. Nie lubię strykowa kurwa tutaj. Nie, tor byłby fajny, ale jest błoto. No, to prawda. Tor jest tragiczny dzisiaj. Niestety. Oficjalnie ogłaszam, że... Jak poszło do nich? No średnio 17 czas na 45, nie? Ale... I tak lepiej niż ja. A jaki miałeś czas? Kurwa, nawet nie wiem. No ja pojechałem jedno kółko. Moim. Jeszcze dwa moim. Siadłem sobie na 4,5, pojechałem dwa kółka, stwierdziłem, że jadę moim i było takie bagno, że... I się wywalił. No. Proszę zobaczyć. No to też. Znalazłem kamień pod butem, wśród zabrało i zajebałem szupaka. Kupałeś tutaj? Nie. Jacie powodę? Nie wiem. Nie wiem, stary, nic nie zobacz. Da. Kurde... No nie wiem, na wyścigach pewnie będzie lepiej, bo na tym naszym wyścigu to było takie bagno, nie? Wy już mieliście trochę rozjechane, bo ostatnio jechaliście, nie? Było bagno na tych, na dojazdach? Wszędzie. Na... Tak? Wszędzie było. Mi przód to tak latał. Kurde, myślałem, że się trochę rozjedzie to. My mieliśmy najgorzej. No tak. Ty jesteś zawsze biedny najgorszy, nie? Jesteś zawsze zawsze jest biedny, jebany. Ręce mnie bolą. Oj. Dajcie roznosuję. Mama pocałuje. Jak tam życie na ranczu? Spać mi się chce, kurde. Dobra, ale jedno se pikniesz, nie? Spać mi się chce. Czekam. Schnie tor. Już się robi fajnie. Zaczyna wyglądać ładnie. Podoba nam się to. No, mam nadzieję, że będzie sucho. Dzięki. Czy u mnie robimy tuningi? No... No ten kawał tak musi być. Jesteśmy przed pierwszym wyścigiem, kurwa. Czemu myślę, że już jest drugi? To ja chyba już chcę do domu jechać. Właśnie, jeszcze kurwa mamy drugi wyścig. No, jeszcze drugi wyścig dzisiaj. Kacper. Nie chce się. Jeszcze pierwszego wyścigu nie pojechali, a już się piwo skończyło. Nie, już mamy po jednym. Kurwa. Ej, tu jest się chilluje. Mamy rower, jakby co? A nie chcesz to. Maszyna gotowa i co? Będzie ogień. Nie chce mi się. Jest słońce. Róż jest taki, że tor się chyba zaczyna wysuszać. Nie ma takiego bagna, ale zobaczymy po czasówce. Nie? Oj, kogoś ściągają niestety. Nie będziemy nagrywać. Bo to nie wypada. Bardzo to jest nie fajne. Sekrety tego zawodnika wszystkie odkrywamy. Wszystko będzie wiadomo. Na jego temat. Co? Ona ma? Zasłyszałem?
Witamy pana Borkowskiego. Witam. Jak nastawienie? Co myślisz, uda się Krzychowi coś tu ugrać? Lekko. Do pierwszej dziesiątki skoczy, myślisz, co? Wygrać start i jechać po swoje. No, no. Tylko zwycięstwo. Co mówisz na właściciela kamery? O, to jest zawodnik, tutaj nie mamy... Ja myślę, że ten trening dowolny, kwalifikacyjny, to była taka zagrywka tylko. A on z podbudki z piwem start. I tyle go widzieli. Zrobi trzy kółka, będzie miał taką przewagę, że tu lekko jeszcze zdąży. Ja myślę, że po trzy kółkach on może zjechać. I on już po prostu udowodni wszystko. Wynik już będzie wiadomy, nie? No wiadomo, wiadomo. To dość świeże. Bartuś, ostatnie chwile przed kółkiem zapoznawczym, czy wy nie macie? Mamy też. Co chcę powiedzieć? No, chcemy mieć to za sobą już, nie? No wiesz, to jest tak, że po parę minut i już jesteś, wiesz. 25 około, nie? Okay. 25 minut możesz robić to, co lubisz robić najbardziej, człowieku. O. I otaczają cię tylko tacy ludzie, co też to lubią robić. Coś czuję, że będzie dramat. Co? Coś czuję, że będzie dramat. Nie. Będzie dobrze. Nie mów tak. Skończysz gdzieś tam. Jak się wyluzujesz, to gdzieś tam. A jak się zepniesz, to gdzieś tam. O. Także... Na luz. Pełen luz. Stać cię na więcej niż myślisz. Pełen luz. Bratku. Będzie dobrze. MX Photo w naturalnym środowisku, przyczajona, z aparatem, na starcie, czeka, łania, a tam gazele czekają na wybieg, na sawannę. A teraz jedzie nasz czempion! Zaraz za nim bank. Daleko, w połowie stawki gdzieś. Nie no. Dobrze było! Który byłem? Ej, nie wiem! 28? Ale kurde, spory tak roz... Ja nie chcę drugiego biegu widzieć. Masakr. To jest Bartek po wyścigu. Pierwszy. Lekko mokry. Ja już się umyłem spokojnie, to nie jest pot, to jest umycie się. Ale dotknij się tu. No ale wiesz, że chodzi o to całe, jakie tam... Kamień. No. Pierwszy raz mi tak mocno łapę zabetonowało w tym roku, nie? No. Ale chyba miałem dość równe. Dość równe tempo chyba miałem. Chyba tak, no tak. No ładnie przejeżdżałeś. I no ładnie ogólnie, nie? Dobrze. Ale kurwa te. Kurwa, masakra. Co mówisz? Masakra. Są takie dziury, no. A w tych dziurach są jeszcze takie głazy i jakby to była zwykła dziura, to chuj, ale jak jest taki głaz w niej, no. To przed tą największą truną, to po środku, jak masz środek, to bardziej po prawej, jest gdzieś taki luj, nie? I z trzy razy to albo tyłem, albo przodem w niego zjebałem, to przód to mi składało, ale na szczęście wyratowałem, nie? A tył to rzucało jak gdzie chciało, nie? No. Także kurwa. Ciężko. Czyłyczka.
No. Teraz co tam? Tak poszło? Byłem przed nim. On był przede mną. No wiem, widziałem. Na drugim kółku zgubiłem bieg i jechałem cały wyścig na dwójce. Ty zgubiłeś biegaczkę? No. O, fajką ma niebieską teraz fajną. No, to nie domu. Trzeba obczaić. Drugiego kółka na dwójce. Ja wszystkie skoki na dwójce skakałem. Co ty gadasz? No tą najdłuższą to do końca z gazem i chłopie tak wył motor, że masakra, nie? No tak mówię, czemu tak no jedziesz, nie? A ty biegi zgubiłeś. No na dwójce sobie. I tak bym objechał. I tak bym miał objechał. Jakby to jeszcze trójka była, nie? To jeszcze gicz, to ale by było, nie? Ta długa prosta to była tragedia, nie? No. A już też nie chciałem go aż tak kręcić, bo się bałem, że jeszcze zaraz zniknie. No ale i... fajnie, bo zakręty tak niektóre były ok, tą dwójką. No. No takie życie, no. A łapy też mi spuchły, strasznie mi lewo. Mi też. Mi też. Końcowe kółka już była tragedia. No. Nie no, mi też spuchły. Matko Boska. A Oskar naprawdę bardzo szybki zawodnik, nie? Wiesz? Oni mnie chłopie oni mnie wyprzedzili dopiero pod koniec biegu, nie? A ja na dwójce cały czas to jadę. Ale ja dorobię morda, a ty debilu jedziesz środkiem. No a co mam jechać bokiem? I tak ci zablokowałem tego płodzika przypadkiem. Przypadkiem. No przypadkiem. Bo jak się skaplałem, że to Oskarek za mną, to pojechałem na szerokie. A trzy razy do niego krzyczałem. No ja nie wiedziałem, kto na mnie ryjże. I się okazało, że jeszcze mu jakiegoś gościa zblokowałem. No. Co mnie wyprzedził, a wyprzedził sobie dwóch naraz. Chodź czy potrafię oglądać. No może. Tu jest. Co? Tu jest. No my nic ponad sobie oglądamy. Daj spokój. Dobra, idziemy na żywo obejrzeć. Idziemy tam. Jest zapierdalaka. Dzień dobry panu. Daj mi już spokój z tym zapierdalakom, jak ja szósty dojeżdżam, to daj spokój. Ale ładnie było. No, podobało mi się, w końcu dojechałem wyścig bez... Bez żadnej przygód. Łapy zabiło oczywiście, ale... trzy koła do końca, to jest dla mnie sukces, no. Nie? Ale warunki to były masakryczne tej. A mi się podobało. Tak? No, fajnie. No to kanty. Mnie najbardziej denerwowało przed tą wielką skocznią. Tak... Skokiem. Skocznią, kurwa. Jak miałeś środek, to tak bardziej po prawej, to miałeś takiego głaza w dziurze, nie? Tak. To mi tam trzy razy chyba, dwa razy przód podbiło tak, że prawie mnie zamkło i raz dupę tam wyskoczyło. No, były takie momenty, ale generalnie wszystkie skoki po bokach, spoko. Były dobre, no, no. Bez kantu, żeby to... Mamy niepowodzenie. Ale ze startu tutaj to jest masakra. Jest strasznie ciasno przez to pierwsze kółko. Olmar, sponsorujcie mnie, Olmar. Hello. Musisz start taki jak Gałuszka zrobić, czyli holdshot. Tak? Zrobił? No, zrobił, wygrał starta. Ładnie. Nie chcę mi się, co prawda. Co? Ja już chciałbym się wykąpać i być w drodze do domu. Nagrywać cię takiego smętnego? Czy nie nagrywać cię takiego smętnego? Przeważnie... Drugi wyścig jestem taki smętny, nie? No, ale... Będzie dobrze. Muszę lepiej... W dziurach gaz trzymaj i cię będzie ładnie niosło po szczytach. No. Tu muszę po dużym cały czas jest stolik, nie? W porównaniu do małego. No, muszę lepszą ścieżkę znaleźć. No. Ale no... Będzie dobrze. Na kanty tylko uważaj, na zapoznawczym popróbuj jak to bije. No. Ten sygon właśnie na tarczaku, który? Dlatego tak po szerokim ten ząbek. Ten tu ząbek. Że bije, wiesz, mocno. A po środku już się robi spoko, a po małym już jest fajny, nie? Tylko, że tam w małej ciężko się złamać. Nie trafisz to, nie? Nie. Żebyś tak wolno złuchł. Tak, no. Ciężko. No idę z tobą. Mądre to. To, no idź mi stąd. No kurde, idź mi.
powiedzieć teraz? Sprawa została załatwiona, czy nie została załatwiona sprawa? Czy to musisz ze mną nawet takie prywatne miejsca wchodzić? Tutaj miało miejsce posiedzenie. Rady nadzorczej kanału. Łysy zamawia lody, a powinien stać bankiem. I go wspierać. No, co ja tak kupuję? No nie. Bartek, spokojnie, zaraz do ciebie wrócę. Kółeczko zapoznawcze. Konkurencja. Paparazzi. Właśnie przyłapaliśmy na ustawianiu wyścigu. Ciekawe, czy tam w środku jest Bartek. I kto był w kiblu? I kto był w kiblu? Dobra, idę. Ciśnij, Bartuś, ciśnij, dawaj. Niestety nie udało się podium zrobić dzisiaj, ale były dobre chęci. Mało brakowało. Pozdrawiam, lajkujcie. Widzowie widzieli wszystko. Tak, Antek GBM, X-Gadget Team, polecamy elegancko, klub. Tak. Elegancko. Do zobaczenia, gdzie? W Nowogardzie? Jeszcze raz? W Nowogardzie, do zobaczenia? Bardzo możliwe. O, elegancko, widzimy się z nim w Nowogardzie. Tak jest, Antek GBM, 248, Yamaha. Konkurencja. Tu też. Oni mają trochę inny budżet. Co masz nam do powiedzenia o zawodach w Strykowie? Warunki na drugi wyścig trochę suche, ale ścigało się fajnie. Jestem wywalony. No. No ogólnie organizatorem spełnia się jak mogli, nie? No. Ale ogólnie nie narzekam. Mocno się opy wybijają, co? Znaczy ogólnie są takie kanty, dziury, no, nie? Ale zawodnik tej klasy już sobie daje z tym radę, to nie jest problem. Jeździłem na gorszych torach, więc. Elegancko. Dzięki wielkie. Ale był k***wa ogień. Ale dobrze. Dziury takie k***wa nie było, gdzie usiąść nawet. Tak k***wa jest, no. Nic nie zrobić. I materiał jest złoto, nie? Dobrze. Idę do auta. Brak mi słów na to twoje zachowanie. Mówili, że wolno jechałeś. Znak Poznań. A ty co jest, nie? Gdzie to Wojtka? Aby w prawo, w lewo, na Poznań. Gdzie oczywiście mogliśmy skończyć? Na Warszawę. W McDonaldzie. Na Warszawę, a później Złote Łuki. To jest to. Słyszałem, Wojciech, że stawiasz dzisiaj. Nie. Kto sobie, patrz, tu masz. MKS Nekla. W ogóle wygląda tak samo, nie? O, to tam. Team najedzony. Jedziemy do chaty. Została nam jakaś stówka. Także widzimy się na następnych zawodach. Za tydzień jest Nowogard, także trzymajcie się. Na razie.